Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich pod Lwówkiem Śląskim posiada własny internat, w którym mogą zamieszkiwać uczniowie szkoły. Od 4 lat mieszkają tam poza młodzieżą polską również uczniowie z Ukrainy. To efekt współpracy Szkoły Rakowickiej i koledżu ze Stryja. W zawartej liczbie 160 osób w internacie mieszkających aktualnie jest 50-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy. Ta młodzież z Ukrainy zamieszkuje w internacie przez cały czas, czyli 7 dni w tygodniu, wyjeżdżają tylko na wakacje, ferie, na święta. Uczniowie z Ukrainy to głównie młodzież ze Stryja na Lwowszczyźnie, czyli z terenów dawnych kresów II Rzeczpospolitej. Wiktoria jest dopiero pierwszy rok w Rakowicach, a trafiła tam przez nabór prowadzony w jej rodzinnym mieście. Kiedy uczyłam się w Ukrainie, chodziłam na język polski, uczyłam się jego i nauczycielka moja opowiadała mi o tej szkole. I do nas do szkoły też przyjechał pan Jacek, też mój o niej i ona tak mi spodobała się ze słów. Zaszła na stronę internetową, zobaczyła tę szkołę i też mi spodobała się. Tutaj był ten zawód, na który chciała uczyć się i ta szkoła całkowicie spełniła moje oczekiwania. Tutaj są dobrzy ludzie, jest ciekawo, jest czym zajmować się. Julianna jest już z kolei maturzystką, czyli uczennicą, która jako jedna z pierwszych zdecydowała przed 4 laty wyjechać do Polski, do dalekich Rakowic. Ja najpierw strasznie się bałam iść do internatu, no bo wiem, że jak to w internacie nie ma rodziców, to jest naprawdę taka ciężka sytuacja. To jest takie przyzwyczajenie, że jesteś w domu, jesteś u siebie. I przyjechałam tutaj i zrozumiałam, że jestem w domu. Bo tu jest moja pani opiekunka, kierownik internatu, moja druga mama, która cały czas, jeżeli coś się zdarzyło, zawsze trzymała rękę na pulsie, więc to były naprawdę świetne moje 4 lata pobytu. Dziewczętom Polska się spodobała i obie raczej będą chciały związać swój los z naszym krajem. Chcę pójść po ukończeniu szkoły do pracy gdzieś w Polsce lub za granicę też. Nie chcę wracać się na Ukrainie, bo tu mi też podoba się. No, po maturze, jeżeli ją oczywiście zdam, to chciałabym się wybrać na studia. Jeszcze dokładnie nie wiem, na który kierunek, ale coś takiego pomalutko planuję. Oprócz tego bym chciała spróbować siebie w jakiejś pracy, w jakimś większym mieście, możliwe Wrocław, możliwe jeszcze gdzieś dalej, żeby spróbować znaleźć to, co naprawdę chcę robić w życiu, rozwijać się i myślę, że to będzie naprawdę, że mi się coś uda.